No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Jamci to jest, czyli Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować kolejny, miejmy nadzieję, całkiem ciekawy, intrygujący, fascynujący, zagadkowy, ciekawy, interesujący, ale i przy okazji przerażający materiał serii Zagrajmy w Darkwood, czyli mroczną, leśną knieję. Z tego, co zapewne pamiętacie, na poprzednim materiale owej właśnie serii, co prawda nie przemierzyłem żadnego naprawdę bardzo skrajnie charakterystycznego z perspektywy fabularnej miejsca, ale za to rzeczywiście zeksplorowałem kawał świata. Byłem tutaj, byłem tu, to wszystko zbadałem, byłem nawet tu. No, może w tym konkretnym miejscu jeszcze były jakieś niedopatrzenia, jeszcze wszystkiego nie zobaczyłem, no ale i tak wydaje mi się, że naprawdę nieźle żeśmy tutaj poeksplorowali. Dzisiaj prawdopodobnie udamy się... Gdzie bym się mógł udać? A wiecie co? Dzisiaj przemierzyłbym sobie to. Grzybowa polana. Zobaczymy, co to w ogóle jest, jak to wygląda, z czym to się je, jakie przeciwności losu możemy tam napotkać na swojej drodze. A niestety, prawdopodobnie całkiem spore. Czemu ja mam uszkodzone chapeki? Weź się napij, Stefan. Studnia aktualnie jest sucha. Do jutra powinna się napełnić. Co ty godosz? Co ty godosz? To mi się bardzo nie podobuje w takim razie. Czemu jest sucha? Nie, no wypadałoby się wylecieć na dobry start w tą lokację. Dlatego, że troszeczkę tych medykamentów mam. No to w sumie myślę, że można tak zaszaleć, żeby się odrestaurować z perspektywy swojej puli hapsa. Nawet pomimo tego, że może jakoś potwornie mocno te hapeki nadwyrężone nie są. Ale taki milimetr zawsze może zaważyć właśnie na naszych przyszłych losach podczas walki, prawda? Wszystko się może zdarzyć, gdy serce pełne marzeń. Tak to mawiali prosiacznikowie. Dobra, na początek muszę znaleźć drogę na północ. Ona powinna być właśnie mniej więcej gdzieś naprzeciwko mojego lica. Czyli będziemy szli bezpośrednio tędy. Upływ czasu się uruchomił. No i dobrze. Żabie łódka, no proszę. Nawet tego nie zbieram. Grzybowi ludzie są bardzo intrygujący. Domyślam się, że na grzybowej polanie będzie ich jeszcze więcej. I myślę, że specjalnym Nostradamusem tutaj nie jestem. Tam mnie w każdym razie nazwać chyba nie można. Po takich spekulacjach, swego rodzaju auspicjach. Uuu, tu mnie nie było. Nie, no takie to ja sobie wezmę, panie. To dobre rzeczy są. Robale. Czy ja robale muszę pokonywać? No chyba nie muszę. Chyba nie bardzo. Szybki rekonesans. Czy tu żadnego przeciwnika w okolicy nie ma? To się jednak czasami trzeba troszeczkę porozglądać. Wiecie, ponasłuchiwać, nagle wypełznie coś takiego, a to można było zobaczyć z daleka, co zresztą zrobiłem w tym momencie, widzicie? Więc jednak ostrożność popłaca w tym tytule. Tu takie jakieś dziwne nagromadzenie drzew. Zobaczmy. Drewno. Tu mi nie było. Oczywiście pójdę zaraz do grzybowej polany, ale jeszcze jak mi nie było, to zobaczę, co to w ogóle jest, nie? Bardzo wielka gęstwina i jakaś tutaj jest normalnie skrzynka. No, ze zwykłymi dzikusami to ja zawalczę wręcz face to face. Niczym na mężczyznę przystało. Chodź. Oj kurde, jak to zdupiłem. Widzicie? Dobra. Jednego pana mniej, drugi kamiłcami rzuca. To ja go też na dystans ciepnę w takim razie. Jak ty na dystans, to ja, panie Kaziu, też na dystans. I co? O, widzisz, szmatka, to akurat fajne jest, bo szmatki to zawsze takie deficytowe dobro w tej lokacji, w każdym razie. Skrzynia, pewnie zamknięta, nie? A nawet nie. Kurde, teraz jak ja skrzynkę otwierałem, jaka się mgła nagle zrobiła. I też te efekty właśnie typowo wizualne z perspektywy pogody, to także w tym tytule tak mocno mnie zachwyca, że potrafi być ulewa, jakaś burza, albo nagle mgła się pojawi, taka bardzo wielka mgła. No super, super. To buduje właśnie zróżnicowanie tytułu. To jest... Ty, nie pokonałem cię jednym ciosem? Czemu? To jest super, to strasznie mocno mi się podoba. Kijach, kijacha nie biorę. Ale się zakopciło, jaka mgła. Dobra, otwieraj to jeszcze raz. Dziewiąta, muszę się spieszyć, żeby to na tą grzybową polanę jeszcze... Ile dobra. Ty, no to się opłacało tu zajrzeć, naprawdę. Tak bym powiedział, nawet bardzo mocno. Tutaj widzę pułapkę, też wezmę. Zastanawiam się, chyba jeszcze wrócę do domu, wiecie, bo grzybowa polana jest bardzo daleko. Jak potem sobie zapcham ekipunek, to nie chcę wracać takiego hektaru. A po prostu wydaje mi się, że ten ekipunek dosyć inwazyjnie mam zapchany. Ale super, jaka mgła! Jak mi się to podoba!
O, latarka trochę pomaga na mgłę. Ale też nie do końca, nie w 100%. Dobra. Dobra, to wrócimy się do domu. Ogólnie obłowiłem się całkiem znacząco, zebrałem balę materiału. Bala materiału kosztuje chyba z 200 przy sprzedaży, więc no całkiem to był fajny. O! A, to przeszukane. Całkiem to było fajne znalezisko po prostu, co tu wiele mówić. Przejdę tędy? Nie przejdę. Tam coś jest takiego wrednego. Coś tak bulgotało, wolę do tego nie podchodzić. Tak więc powolutku będę się stąd eksmitował. Tam są jacyś tacy potężniejsi przeciwnicy niż zwykłe dzikusy, to chcę powiedzieć. I niestety znowu muszę użyć moich medykamentów, no bo kurczę, studni nie użyję teraz. Ale dobrze, że ją sobie odbudowałem, bo studnia zawsze coś tam da, da nam możliwości przetrwania w przyszłości. Zawsze to jest darmowe leczenie, prawda? Dobra. U, jak ty mnie straszysz! Ty odbyć oku, warchloku, ty oko, ty! Dobra, zdamy sobie wszelakie rzeczy, wszelakie dobra w tym miejscu. Co by nadmiernie przeciągać struny, wiecie, z porządkowaniem ekwipunku i tak dalej. Teraz mi zależy na czasie. To wszystko pozostawiam. O, no to się obłowiłem, powiem wam szczerze. Zjemy sobie medykamentów. Od razu sobie to przepchniemy na ten sam slot. I tak mam dosyć mocno zapchany ekwipunek, no bo wiecie, magazynek, tam jeszcze ta łopata teraz doszła, no to takie jest, takie zapchaj dziury, no ale co zrobić? Musi tak być, no muszę ten ekwipunek taki mieć. Teoretycznie mógłbym, rzeczywiście, gdybym się postarał, to mógłbym doprowadzić do jego większego opustoszenia, choćby z tego prostego powodu, że mógłbym sobie zostawić tylko jedną broń palną przy sobie. Na przykład albo pistolet, albo karabin i nosić je zamiennie danego dnia. Iść na wyprawę albo z jednym, albo z drugim. To by mi dało aż dwa sloty, dlatego że potrzebuję nie tylko broni, ale także jeszcze magazynku, prawda, na kolejny slot. No ale na razie jeszcze tego nie czynię. Tam jakieś beczki wybuchowe widzę. Czekaj, czekaj, bo to jakieś ciekawe miejsce jest. Czuję silny zapach benzyny. Aha, i tu są te dziady. No ale to czekaj, to ja na początek... Bo rzuciłbym mołotowem, ale wiecie co, ta gra... Ona jest na tyle podchwytliwa, że ja bym się nie zdziwił, jakbym właśnie przez to, że czuję silny zapach benzyny, to by się nagle potem okazało, że tu coś wybuchnie, prawda? Przez te beczki, no. Wszystkiego się trzeba spodziewać po Darkwoodzie. To jest jednak podchwytliwy tytuł. I teraz ciepej. No. Widzicie? Całe pomieszczenie nagle się zapaliło. Gdybym tutaj stał, to te beczki też by eksplodowały. I w tym momencie po prostu bym padł. Fizycznie bym wybuchł razem z nimi. Wiecie co? Przeładuję sobie, tam niewiele już zostało w tamtym magazynku. Tylko kurde, żeby ten ogień jakoś tak szybko zszedł. Mi się spieszy, panie, 12 godzina. A ja muszę bardzo daleko iść dzisiaj. Ale mam nadzieję, że będzie to ciekawa wyprawa, bo grzybowa polana brzmi niezmiernie. Drucik, no takie rzeczy bym powiedział całkiem przydatne. Jeszcze te beczki przecież też zebrałem. I znowu sobie zagraciłem ekwipunek niestety przez to, no. No właśnie, no ale dobra, trudno, idziemy dalej. Ja bym tak się chciał cofać, za każdym razem, jak mam już zajęte ponad pół ekwipunku, to musiałbym się cofać bez przerwy. Gdzie ja teraz jestem? Tutaj jestem. Aha, to tam był jeszcze taki drugi domek. Kurde, nie wiem, czy zdążę dzisiaj na tą grzybową polanę. Nawet jeżeli zdążę, to wszystkiego tam na pewno nie zbadam. A raczej wątpię, żebym mógł zbadać, bo domyślam się, że to jest jakaś większa lokacja. Dobra. Aha. Wytrychu. A zobaczmy przez okno, co tam w ogóle jest. To chyba nawet nie warto. Tu nic nie ma. Tylko robale. Aha, nie warto. Dobra, to idziemy dalej. Widzę drewno. No dobra, no wezmę. Najwyżej potem, jak nie będę miał miejsca, to zostawię. Gdzie ta grzybowa polana jest, panie kochany? Panie kochany, przynajsłodszy. Gdzie to? Gdzie to? 13 godzina, późno. Są grzyby. To i może polana gdzieś będzie. To jest ta polana? Ty, no jestem tutaj, czyli to jest ta polana. Kamyczek! Kamyczek! Nie pytajcie. No dobra. Ha, okej. Okay. Dajcie mi jeszcze sekundkę, zobaczę, czy to się w ogóle nagrywa. Już jestem, musicie mi to wybaczyć. No ale po prostu w momencie, kiedy ten komputer teraz tak nie do końca chce funkcjonować, to muszę dmuchać na zimne. A i też zaraz po tym, jak się z wami pożegnałem, gra mi się ponownie skraszowała, tak więc coś jest na... Co to jest? Ty!
kurde, patrzcie jak to w ogóle wygląda. I to jest chyba ta grzybowa... Tak, to... co to jest? Złomowisko. O złomowisku to akurat trochę wiem. Coś mi tam przebąkiwaliście w komentarzach i też nawet czytałem, że tam będą jakieś rzeczy do wykopania. Tak więc akurat dobrze, że mam przy sobie łopatę, to się może przydać. Natomiast dzisiaj to raczej bym planował tą grzybową polanę, tylko że kurde, jak to super wygląda, ty, ja myślałem, że to będzie zwykła polana, tutaj faktycznie są jakieś grzyby. Takie spaczone, takie narośla. Jak to super wygląda. Właśnie takich bardzo charakterystycznych, lokalnych miejsc brakowało mi troszeczkę w tych dwóch pierwszych lokacjach tytułu. Że wiecie, że wchodzicie gdzieś i jest kompletnie inny klimat niż wszędzie wokół. Nawet muzyka się zmieniła. O kurde, to takie bardziej mroczne miejsce z tego co widzę. O, jakieś ślady stóp. O, tutaj ktoś coś rzucił. Co to jest? Torba? Torba z urwanym paskiem. Ktoś musiał ją przypadkowo zgubić. Leży tu chyba od niedawna. Bandaże, to się zawsze coś takiego przyda. Opakowanie papierosów. O kurde. Rozerwana paczka papierosów, na dole widnieje napis Powrót południowe obrze... Kurde, nie doczytałem. Powrót południowa ściana. A tak, ten doktor mówił. Doktor mówił przecież, że resztka wieśniaków jak się przekopała przez las, przecięła się przez las, to potem się schowali właśnie w jakimś kamieniołomie. Więc to pewnie jest droga do wieśniaków. Tylko co to jest? To jest dobre pytanie. Co to jest? Jakaś ptysiopłaszczka? Ja nie mogę. Ale klimat, ty! Ale klimat! Nie, no miejscowa naprawdę miażdży, stary! Jak tu jest epicko! Znowu mam ciary! Ale to takie naprawdę już, och! Aż mnie całego dreszcze przechodzą! Takie miejsca są boskie po prostu i te dźwięki! Nie spodziewałem się, że grzybowa polana będzie naprawdę tak wyglądała, że to prawdziwe grzyby będą takie w zmasowanej ilości, wszystko takie... Co to? Duch? Ducha widziałem? No to grubo, 15 godzina, kurczę. Oj, tu będę musiał wrócić, bo to jest jakieś chore miejsce, popaprane bardzo. A ty to kto, przepraszam bardzo? Doktor! Doktor! Jezus Maria! Co mu się stało? Czemu on tak wygląda w ogóle? Ja pierdziele! Jakie dreszcze! On się zamienia w jakiegoś mutanta, w potwora! Patrzcie, nie ma jednego oka! Jest cały obrośnięty jakimś mułem! Jakiś spaczony, taki demoniczny! Ja! Jakie dreszcze! Co mu się stało? A już myślałem, że nie mogę bardziej kochać tej gry. No bomba. Ja nie mogę. No nie, no herbatka idzie w ruch. Miazga, po prostu miazga. Ziemia tutaj skrywa więcej niż twój mały szczurzy mózg jest w stanie sobie wyobrazić. Doktor energicznie grzebie w błocie. Chyba czegoś szuka. Tam głęboko pod ziemią płynie prąd. Najprawdziwszy, kurwa, prąd. Doktor zaczyna wymachiwać rękoma na wszystkie strony, rozrzucając naokoło kawałki błota. A jak on wygląda? Ja nie mogę. Jak jestem podjarany. I on płynie. Płynie pod ziemią. Od drzewa do drzewa. Od drzewa do drzewa. Patrzcie, no to jest takie interesujące. Doktor nagle zamarł z wbitym we mnie spojrzeniem i zatrzymanymi w powietrzu rękoma. On to wszystko zasila. On to wszystko łączy. Gdybym miał żaróweczkę, to jakbym ją nakręcić na te gałązki, to by zaświeciła. Założę się, żeby kurwa zaświeciła. Jaki on? Ale to jest bardzo ciekawe, to znaczy, że to jakiś jeden wielki byt nakręca? No ale prąd pod ziemią? Doktor nachyla się nad małym, wykopanym w błocie dołkiem i kontynuuje kopanie. Może to tutaj się schowałaś, może tędy prowadzi droga. O ja... No tego to ja się nie spodziewałem naprawdę. Totalnie pozamiatany jestem. Ma to samo, ja tego nie potrzebuję. Pokaż przedmiot, nie mogę nic. Plotkuj.
Doktor zamyślił się. Wypalony papieros tkwi w jego umazanych błotem ustach. Rozpadającym się dziurawym butem kreśli po ziemi linie, przecinające się, wydawałoby się, zupełnie przypadkowych miejscach. Czekam. Nie przerywa rysowania, odsunął się nieco i piętą nakreślił szeroki łuk. No! Doktor wyrzucił wypalonego papierosa w piach, wdeptał go w ziemię i przesunął po ziemi, robiąc ostatnią prostą linię. Ciebie! Kurwa, nigdy nie potrafiłem rysować. Jakie to jest chore! Słyszysz, jak drzewa śpiewają? Nawołują nas, wskakują drogę, wskazują i jednocześnie blokują ją. Nie potrafię tego zrozumieć. No, doktor się zmienia w demona, to ja też muszę udźwiękowienie mu zmienić ludziska. Miazga. Doktor kopnął kamień. Czy próbują nam coś w ten sposób powiedzieć? Wystawiają nas na próbę. Nie wiem. Może po prostu są zagubione i nie wiedzą, co zrobić. Doktor pokręcił głową z rezygnacją i zamilkł. Po długiej pauzie odwrócił się w moją stronę. Szkła jego okularów są tak brudne, że ledwo dostrzegam schowane za nimi oczy. Mowa ci nie wróciła, jak widzę. Musisz sobie poszukać innego doktora. No raczej. Ja nie mogę. Nie zmrużę oka od wielu dni. To chyba źle na mnie działa. Ciągle tylko ten głos. Słyszysz? Anielski głos. Doktor gapi mi się prosto w oczy. Błoto spływa po jego twarzy. Nie mrugnął ani razu od co najmniej minuty. Nie, skąd? Czemu miałby się słyszeć? Czemu znasz jej przecież? Doktor przysunął się do mnie i ściszył głos. Mam jej już trochę dosyć. Troszkę, troszeczkę. Przecież ona wie, że zamierzam w jej kierunku. Staram się jak mogę. Nie jem, nie śpię, szukam pod każdym kamieniem, każdym jebanym krzaczkiem. Ona musi to zrozumieć, musi mi dać trochę czasu. Musi mi pozwolić odetchnąć. Przekaż jej to, przekażesz. Wow. Słyszysz, jak drzewa śpiewają, nawołują nas, wskazują drogę, jednocześnie blokują ją. Nie potrafię tego zrozumieć. No nie mogę, on się po prostu zamienił w demona. Ale jazda, dobra, to już czytaliśmy. Tak, czytaliśmy? Tak, czytaliśmy to. Więcej nie zrobię, nie ma interakcji z tym panem, ale ja pierdzielę, co tu się dzieje? Co tu w ogóle jest grane? Czemu on się zamienił w demon? Wow, patrzcie. Zamknęli się ponoć. W piwnicy. Zamknęli się ponoć w piwnicy. Wow. Jakie ciary! Tak, tak, skurwysyny, to ona. Że wspólne. Co się tam dzieje? Pożarcie poszli? W piwnicy. Cały czas jakieś piwnicy mówią. Ale mam ciary, ludzi, już dawno takich ciar nie miałem. Ja. Całego mnie dreszcze przechodzą, przesrane. Ha, no musiałbym przez grzyby przejść. Się zatruć. Chyba żebym, ale kurde, trochę szkoda mołotowa. Trzeba będzie przejść przez grzyby. Nie przemknę się między nimi. A może? Nie, 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 nie dało rady, to było... To było niemożliwe, żeby tutaj przejść. Ale co to za miejsce? Ja nie mogę. Ale ciary. Klimat na milion, po prostu klimat milionowy. Coś pięknego. Jestem w jakimś domu. Ja pierdzielę, co to w ogóle jest? Czemu? Czemu to tu jest? I takie typowo skażone, zatrute miejsce. No ostra jazda bez trzymanki, naprawdę.
Jeżeli bym powiedział, że się nie boję, to bym skłamał ewidentnie. Oj, ewidentnie. Te grzyby głównie zbieram. Wnętrze chaty jest całkowicie porośnięte grzybami, podłoga, choć przypomina nieco drewnianą, ugina się miękko pod moimi stopami. Ze ścian i sufitu sączy się biała, bezbarwna maść. I tam ktoś jest! O kurde! Kto to kurde jest? O! O! Kleszcze! O ty, jakie znalezisko! Klucz jest z brokiem. Bezbarwny, miękki w dotyku klucz. Na breloku znajduje się wydrapany igłą rysunek przedstawiający trzy kwiatki. Okej. Jak nie mam przedmiot typowo fabularny. Ale kurde, ja potrzebuję tego, ja to muszę zebrać. Bo ludziska. Wyrzucę to. Bo to mi umożliwi renowację mojego warsztatu na kolejny poziom. To będzie co. O, to naprawdę, to jest coś. I przede wszystkim, kim ty jesteś? Schowek. O. Zamknięty, to nevermind. Grzybowa babcia? Ja, kolejna postać, no nie mogę. Cała zarośnięta grzybami, zobacz, jaki design. Ten wypalony pet i te grzyby na włosach. Ja nie mogę, co się tu w ogóle dzieje? Jak to epicko wygląda, jestem totalnie zafascynowany. Na przeżytym, bujanym... Przeżytym? No przeżytym, dobra. Na przeżytym, bujanym fotelu śpi staruszka. Jej sen jest głęboki i spokojny. Z pomiędzy burzy jej siwych włosów wyrasta garść soczystych grzybów. Spróbuj zerwać jednego grzybka z głowy O, nie, nie, nie. Obudź staruszkę, spróbujemy. O, ma teraz otwarte oczy. Jak ona wygląda? To jest w ogóle jeszcze człowiek? Staruszka powoli otwiera oczy, przez chwilę patrzy przed siebie nieobecnym spojrzeniem, w końcu jednak zdaje sobie sprawę z mojej obecności. Zaraz, ty nie jesteś. Puste oczy nabierają pytającego wyrazu. Nie spodziewałam się gości. Zerknęła nerwowo na zamknięte drzwi po swojej prawej stronie, po czym rozejrzała się po porośniętej grzybami chacie. Uspokoiła się trochę. Jak sądzę, nie powiesz mi, czego szukasz. Ja chcesz czegoś, skoro stoisz tu przede mną, prawda? Wskaż palcem zamknięte drzwi. Pożryj staruszkę? Ja mogę zeżreć starszą panią? What? Jakie dreszcze. Wskaż palcem zamknięte drzwi. To drzwi do izby. Nic tam po tobie, nic tam nie ma. Staruszka zaciąga się papierosem. Wróć tutaj, jak już przypomnisz sobie, czego ode mnie chcesz. Wow, pokaż przedmiot. Opakowanie papierosów. Rozdarta, pusta paczka papierosów. Następnym razem tu całą przynieś. Kobieta przygląda się rysunkowi na opakowaniu. To nasz kamieniołom? Ten co jest w południowo-wschodniej części mokradeł. Południowo-wschodnia część, dobrze wiedzieć. Zdjęcie trzech chłopów. Staruszka bierze zdjęcie do ręki. Kochane chłopaki, tylko ojciec z nim został. Zdjęcie drogi. Staruszka spogląda na zdjęcie i zamyśla się. Tam kiedyś samochody jeździły nawet. Później tę drogę zamknęli. Postawili siatkę i szlaban, ale i siatkę i ten szlaban las pochłonął. Tak to chyba było. Wow. Czyli, zobaczcie, była siatka i szlaban. Czyli już wtedy, zanim las się zaczął rozrastać, była to strefa zamknięta, strefa militarna. No ciekawe. Ale co to w ogóle? Gdzie ja jestem? No nie mogę. Ja... Jakie to jest piękne, to co stworzyli twórcy tej gry. Zamknięte, potrzebuję klucza. No kurde, skąd ja klucz wezmę? A, bo to może był ten. Nie, nie pasuje. Może kiedyś klucz tu zdobędę, no nie wiem. Na razie chciałem stąd wyjść, bo już jest bardzo późno. Bardzo, bardzo późno. A ja jestem w takim trochę jakby labiryncie. Jeszcze przez tą chatę. Nie, czekaj, ja mogę oknem wyjść chyba, nie? I tędy będzie skrót, tak czy nie? Może nie. Jakieś ślady stóp. Chciałbym wyjść z tej lokacji będąc żywym na razie. Na tym mi zależy. O, o, chyba się udało. Jakie to było powalone miejsce. No totalnie chore. Coś to... A, grzybo-człowiek. Nie, nie, nie. Dobra, muszę zacząć się cofać do domu. Już jest bardzo późno, 18 godzina. Już nawet nie wiem, czy dam radę. Bardzo się tutaj zasiedziałem. No i powiem wam szczerze, że...
Wow. Nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć. Po prostu wow. Twórcy gry, jesteście niesamowici. To, co wykreowaliście w tym tytule, to jest tytuł ponadczasowy. Na swój sposób jest to najlepszy horror, jaki w życiu grałem. Jest naprawdę masakrycznie zarąbisty z perspektywy właśnie tego klimatu, z perspektywy tego, co się tutaj dzieje, jak to wszystko wygląda, jak to się zachowuje, tego otoczenia, tej fabuły, tego wszystkiego. No miazga, po prostu miazga. Po 1000 kroć totalna miazga. Wow. I zobaczcie, ile ja już czasu w ogóle w tej grze spędziłem i cały czas jestem totalnie zafascynowany, cały czas jestem zaskakiwany, cały czas pojawiają się takie rzeczy, które potrafią mi odebrać mowę i przyprawić o dreszcze. No coś pięknego. Aha, wyświeciło się, dobra. To zmień. Potrzebuję wiedzieć, dokąd idę. Drogą to szybko pójdzie. To akurat jest całkiem w porządku, że tutaj taka droga jest i jest dosyć długa. Nie pod sam mój dom, no ale jest dosyć długa mimo wszystko. O, ten dom już tutaj obok powinien być. Nawet zdążyłem, nawet w miarę wcześniej mi powiedział. Jak się znowu wystraszyłem, kurde. To oko już mnie nie pierwszy raz przeraża. Dobra. No dzisiaj był taki dzień jakby trochę chory. A właśnie, ulepsz warsztat. No koniecznie, koniecznie stary. Będę mógł teraz stworzyć sobie lepszą dubeltówę. I to uczynię. Oj, ja to uczynię. Tylko no może jeszcze nie w tej sekundzie, ale to uczynię z pewnością. Dobra, wezmę 4 takie pociski. Wezmę tą moją starą dubeltówę. Potem zobaczymy, czego potrzebuję na zrobienie nowej. Póki co mam 2 takie te, ale to może na razie jeszcze nie zużyję, bo nie wiem, czy się nie przyda do czegoś innego. Baterie. Spoko. No to powiedzmy, że ze sobą wezmę. Pułapkę jedną bym wziął, może się przydać. Medykamenty mam. Dobra, myślę, że mogę iść w stronę mojego schronienia. Ale dzisiejszy dzień... totalna miazga ludziska. To co się tutaj działo, no nie mogę, nie mogę. I ten doktor już taki demoniczny, wypaczony, i ta babcia, grzybowa babcia, człowiek, osoba, która stała się grzybem. No nie mogę. Coś niebywałego. Dobra, teraz martwmy się tylko o to, żeby przetrwać kolejną noc. Dubeltówę sobie wyekwipuję, wypadałoby zresztą. Jeszcze burza, żeby było jeszcze bardziej klimatycznie, no wiadomo. A w przyszłości będę się starał stworzyć sobie tą lepszą dubeltówę. Zobaczymy, czym ona się w ogóle różni. Mam nadzieję, że będzie nieco celniejsza. No niestety, małe na to szanse. No ale, ale może będzie. Może będzie miała chociaż 2 pociski. Zobaczcie, jak to wolno skupia teraz. Ta antyumiejka była bardzo zła, którą sobie wybrałem. No ale druga była do hapeków, no to jeszcze by była gorsza, nie? Może nieźle zrobiłem. Spróbujmy przetrwać noc. Ludziska, poględzorze wam również troszeczkę o ciekawostkach. Ostatnio kręciłem w błędnych ognikach i to jest takim ciekawe, bo właśnie to jest ta historia, to jest ta legenda, która miała w sobie ziarenko prawdy. Dokładnie tak samo było z ogniami świętego Elma, które przez Polaków, przez znawców marinistyki mogą być nieco lepiej znane pod nazwą ognie świętego Bartłomieja. Czym były owe ognie, ludziska? Jeżeli ktoś rzeczywiście jest zafascynowany... Okej, fajne dźwięki. Jeżeli ktoś autentycznie jest zafascynowany takimi realiami typowej marinistyki, no to taka osoba może wiedzieć, o czym będę chciał mówić. Natomiast wyobraźcie sobie, że istnieje w przyrodzie takie zjawisko, w momencie gdy mówimy o okrętach albo statkach typowo masztowych, a w dawnych czasach tylko masztowce pływały, bo nawet jeżeli mieliśmy do czynienia z jakąś typową galerą, która była napędzana energią wioseł, zawsze też takie galery miały jeszcze jakiś napęd poboczny, no bo w momencie gdyby akurat wiatr zaczął wiać w dobrym dla nas kierunku, no to szkoda by było marnować nasze siły na machanie wiosłami, skoro możemy po prostu zaprząc. O kurde, źle się zaczyna robić. Zaprząc pod kierat właśnie tą energię typowego wiatru, prawda? Dlatego też dawniej wszystkie te okręty i statki, które pływały po ziemskim łespadole, miały maszty. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że te maszty powodowały powstanie bardzo ciekawego zjawiska atmosferycznego, właśnie znanego pod nazwą ognie świętego Bartłomieja, tudzież ognie świętego Elma, to tak bardziej na świecie. Czym to było? No, owocowało to tym, że w momencie, gdy był już zmrok, gdy robiło się ciemno, a w naszym kierunku... Kurde, niedobrze. Z dwóch stron, naprawdę?
No dobra, jak tam coś wejdzie, to wejdzie od razu w pułapkę. Jak tutaj coś wejdzie, to zdetonuje butlę. No i jakoś może to będzie. Się zawzięli, zobaczcie, z dwóch stron szturmują, no. Kocie miętusy. Do zdetonowania pułapki. Ja sobie wezmę zwykły pistolet, szkoda pocisków do szczylby. Okej, okay, już zniszczyli całą osłonę, teraz niszczą drzwi. Nie chcą się zniechęcić, dziady, no. Dobra, no zdetonuję to od razu, jak to tylko tutaj wparuje. Nie będę od tego stronił. Wparuje? Coś go zabiło, nie wiem czy to słyszeliście. Były efekty walki. Cały czas coś tam na dworze walczy. I coś zabiło tubylca. To musiało być coś mocnego. Słyszę kolejnego. Idzie, chodź, prosto w pułapkę. No i dobrze. No i gdzie jesteś? Padłeś od razu? Aha, no to dobrze. To w sumie spoko. Kurde, znowu z dwóch stron, naprawdę? To tak niezaszczęśliwie. Z trzech stron? No chyba kpisz. Zwykły psiur, no wiecie co. No jak się zawzięły bestie. Zwykłe psiury, no kurde, goddamit. Dobra, teraz detonuję tą butlę. Może przeżyjemy, piąta godzina. Może przeżyjemy. Jak koniecznie to musisz rozwalić, no to chodź, dziadu, chodź. Ci nie będę bronił, nie? A może się zniechęciło obydle? A może? No tak troszeczkę jestem teraz niezabezpieczony. Mam trzy otwory okienne, a raczej dwa okienne, jedne drzwiowe, które w ogóle nie są zabarykadowane, więc strasznie mnie widać na wielkie dystanse. Światło widać, wszystko widać. Ale już słyszę muzyczkę, to jest dobrze. Serio? Noś ty jeszcze przyszł. Ty to wstydu, Nimosz, za grosz. Za grosz go, Nimosz. Czekaj przecież. Mówię chyba, nie? Co to kurde jest? Czemu on jest taki spaczony? Czemu on był taki czarny? Nie kminie. O co chodziło, ale ten pies był dziwny. No chodź. Dam ci buźkę pod topór, zarazo! Kolejny? Ile tych psów jeszcze? No chyba kpisz. Bierz to wszystko będzie na handel. Ale ja nie mogę, jaki szturm. Dajcie spokój, nawet tego nie mogę wziąć. Makabra. Dzień 23. No to był niezły szturm na Częstochowę, tak więc będę musiał sporo zasobów teraz zainwestować, ale przeżyłem, to się liczy. Tak, muszę zabarykadować okno, drzwi, drugie drzwi, w ogóle wybudować i zabarykadować. Następnie będę musiał jeszcze porozstawiać sobie beczki, potem, o kurde, dużo roboty przede mną. Dużo roboty przede mną, no ale cóż, jak trzeba, to trzeba. A właśnie, to całe mięso mu sprzedam, temu handlarzowi. Panie handlarz, bo taka sprawa jest, mianowicie mam ci do obcięcia sporo rzeczy, sporo towaru. Ja myślę, że on ci się może spodobać. Od ciebie rzecz jasna, standardowo ammunition. Ammunition, pięknie. Druciki, no bo to wiadomo, to się zawsze przyda. Co jeszcze? Części broni palnej, na razie sobie zostawię. Ale od ciebie medykamenty. Od ciebie bateryjki. Od ciebie... A, może na razie tyle. Dobra. Teraz zobaczmy jeszcze, co tutaj. Burdel tutaj, no niestety, burdel nie mały. Ale ja to wszystko uporządkuję sobie po nagraniu. Jeszcze jeden wytrych mi zrób. To na miejsce, medykamentów. Sporo mam medykamentów, ale to dobrze, to bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Szmatki, o, szmaty też są dla mnie deficytowym dobrem. Muszę sobie stworzyć pancerz, bo tamten mi rozdupsyli. To aż dwie szmaty zżera. No, niestety. Dobra. Kolejną pułapeczkę sobie zrobimy. No cóż, ludziska moje złote kochane, znowu zaliczyłem malutkiego krasza. No ale nic wielkiego tutaj nie robiłem, po prostu dubałem w ekwipunku, zrobiłem sobie nowy pancerz i teraz będę dubał dalej. Przede wszystkim, jeden magazynek to przy sobie muszę mieć, to jest więcej niż pewne. Mam już całkiem sporo amunicji do karabinu, zobaczcie. No, się zaczynam odkuwać, to jest takie fajne. Mi się podoba.
Dobra, wezmę więcej desek, bo ja tam strasznie dużo rzeczy muszę odbudować, więc naprawdę tego muszę nabrać jak chory. Tyle. Z tobą, panie handlarz, jeszcze nie skończyłem, więc jeszcze mi tutaj nie uciekaj. Na początek odbuduj przejście, czyli same drzwi. Jest taka podstawa jakby. Dobra. Ty, no ale otwórz to. Dobra, drugie drzwi. To samo. Tak jest, teraz to jeszcze zabarykaduj. Znowu, kolejne deski i gwoździe idą w ruch. Oj, strasznie się wypruję z zasobów teraz. Ale jak trzeba, to trzeba. Grunt, że przeżyłem, to też się liczy, bo to zawsze 250 punktów handlu jest. Teraz to. Teraz, o kurde, mało bym na pułapkę nie wszedł. Czekaj, czekaj, ja to muszę od zewnątrz zrobić w takim razie. Proszę ja ciebie, łokieneckło. Zabarykaduj. Pięknie. I teraz jeszcze do środka. Butli tu mam sporo, to żadnej nowej nie będę rozstawiał, tylko tutaj sobie ustawię jeszcze jedne sidła i powinno być fulgite z majonez. Jakoś tak, powiedzmy, coś w ten deseń. Bardzo dobrze. Very bardzo хорошо. Tak jest. I teraz jeszcze idziemy sobie odnieść to i owo. Tutaj drewienko. Mam sporo desek. Te deski tu mogą leżeć zasadniczo. One mi tutaj nie wadzą. Niech sobie leżą. Gwoździe to zdamy do warsztatu. Który to warsztat ostatnio rozbudowałem, więc muszę zobaczyć, co ja w ogóle zyskałem na tym rozbudowaniu. Mołotowy. To się mogą przydać. Co jeszcze? To to tutaj. To to tu. Co jeszcze takiego ciekawego mogę zrobić? Przede wszystkim, no właśnie, co ja mogę zrobić w warsztacie? Strzelbę myśliwską mogę zrobić, ale to ja chyba myśliwską strzelbę mam. Tak jest, dokładnie mam to, co mogę zrobić. Ośmiostrzałowa śrutuwa! Damn! To już taki typowy shootegun, jak z Terminatora. Czyli klasyczna pompka. I kolejny pocisk już jest załadowany. No, coś takiego by było skrajnie OP, tylko że... No widzicie, potwornie dużo do tego trzeba zasobów. Dubeltówka, czyli to będzie dwustrzałowe, a to będzie ośmiostrzałowe. Ja muszę zrobić od razu to. Tylko czego ja tutaj potrzebuję? Potrzebuję tego, to nawet mam, magazynek rurowy. O, to fajnie się złożyło, że akurat mam. A to co? A nie, to jest właśnie to, dobra. Czyli magazynek rurowy mam. Dobrze. Potrzebuję taśmę, mam. Rurkę mam, a raczej lufę mam. I jeszcze czegoś takiego. To będą chyba elementy broni palnej. Co nie? Co nie, co tak? Masz coś takiego? Masz coś takiego. Za 450, no drogie to fun, że tak powiem, ale raczej się będzie opłacało. Mieć ośmiostrzałową dubeltówę, no to jest potężny progres. Teraz mam jednostrzałowca. Więc wiecie. Ale dalej tego nie mogę zrobić. Trzech potrzebuję? Ja cię, panie! No, ich powaliło. No to bardzo droga będzie broń w stworzeniu. Potwornie kosztowny oręż w takim razie. No niestety, swoje to kosztuje. Dobra, w takim razie, na razie to tyle. Na razie więcej po prostu fizycznie nie zrobię. Zatem, jedyne co zrobimy, to to, że naładujemy sobie wachy do agregatu, do pił... No, w agregacie nawet jeszcze jest. Ale do piły, trochę do agregatu również. Resztę do piły. Dobra, trzy kreseczki. Tutaj resztę. Proszę o ciebie. Elegancja, Francja, masturbancja. Taka sytuacja. Pięknie. No i powiem wam, nawet jakoś tutaj stoję z tymi zasobami. Bardzo dużo mam rzeczy w ekipunku. Ale to, te dwie rzeczy zużyję w drodze, więc to będę miał więcej slotów. Dobra, no to powolutku będę zmierzał w stronę zakończenia materiału, ale jeszcze dopowiem moje zdanie o ciekawostkach. Tak więc ognie świętego Elma, tudzież świętego Bartłomieja, to było zjawisko atmosferyczne, które było możliwe do zaobserwowania w momencie, kiedy już był wieczór, zbliżała się noc i nadchodziła burza. Wtedy końcówki omasztowań naszego okrętu albo statku jarzyły się takim delikatnym światełkiem i z nich... No po prostu na zewnętrzny świat tryskały takie maciupenieczkie piorunki. To było ledwo co do zauważenia, ale jak się człowiek wpatrzył, no to widział.
No rzecz jasna, to był efekt wielkich ładunków elektrostatycznych. Kiedy burza się zbliżała, całe powietrze wrzało, to wszystko było elektrycznie naładowane, no to te ładunki kumulowały się na końcówkach omasztowań. Niezależnie od tego, czy to były omasztowania drewniane, czy okute stalowo, tam się to kumulowało. No i taki był efekt, że tam było takie, jakby taka poświata, takie światełka, no i oczywiście te maciupeńkie piorunki, ledwo co do zauważenia. Ludzie nie wiedzieli, czym to jest spowodowane, ludzie nie potrafili sobie tego logicznie wytłumaczyć. Więc idąc w naturalną koleją rzeczy, tak samo jak w przypadku błędnych ogników, nie potrafili sobie racjonalnie wyjaśnić, że to jest metan i on się zapala, dochodzi do samozapłonu na bagnie, tak samo w przypadku ogni świętego Elma. Wymyślili również swój zabobon, który tłumaczył łopatologicznie zaistniałe zjawisko. Jak je tłumaczył? Ano tłumaczył interwencją Boga. Albo bezpośrednio naszego Boga, albo innych bóstw, za czasów, kiedy jeszcze tego jednego Boga chrześcijańskiego nie było, wierzyliśmy w to wielobóstwo słowiańskie, to wtedy to sobie utożsamiano, że akurat jakiś konkretny Bóg, jakiś Bożek lokalny ewentualnie nad nami pieczę stanowi. Natomiast dlaczego tak, a nie inaczej? Z tego prostego powodu, że ludzie dawniej w takich zawodach jak górnik albo na przykład marynarz byli piekielnie mocno religijni. Nie bez powodu, to były po prostu niebezpieczne zawody. Jeżeli na co dzień masz do czynienia ze śmiercią, to łatwiej ci jest zacząć wierzyć niż osobie, która raczej jest bezpieczna na co dzień, z tego prostego powodu, że boisz się o swój własny byt. No i nie chcesz być ateistą, który tak naprawdę wierzy, że potem nie będzie nic. No umrę, no i kicha i kaszana, prawda? I się nagle światełko zgasi, koniec. Dlatego też takie osoby zazwyczaj są wierzące. No i marynarze w dawnych czasach również byli piekielnie mocno pobożni, religijni. I zawsze był po prostu taki niepisany kodeks, taki zwyczaj, powiedzmy, że zawsze w momencie, kiedy nadchodziła burza, kiedy ta burza gdzieś tam na horyzoncie była i istniało zagrożenie, że ona będzie zmierzała w naszym kierunku, zawsze ludzie po prostu klęczeli, cała załoga statku i się modlili. Fizycznie. Ludzie się modlili o swoje życie, o swój byt, o to, żeby Bóg miał w opiece ich statek, ich okręt, żeby ten okręt nie zatonął. Ludzie się po prostu bali. No i efektem czego wierzono, że efekt tychże modlitw to są właśnie te ognie świętego Bartłomieja. Że ten statek albo okręt na wskutek naszych modlitw jest tak piekielnie mocno przesiąknięty tą boską opatrznością, że aż wręcz promieniuje światłem, że taka aureola święta nad tym okrętem pieczy Bożej jest rozpostarta, prawda? Zresztą nawet w momencie, gdyby ludzie się nie modlili, i tak by wierzyli, że ma to związek z Bogiem, z tego prostego powodu, że w dawnych czasach na statkach i okrętach zawsze były jakieś święte relikwie, więc wierzono, że te relikwie także rozpościerają Bożą opiekę nad danym statkiem, okrętem, nad daną jednostką pływającą, prawda? To były jakieś ołtarzyki, to były jakieś święte drzazgi, na przykład z krzyża Jezusowego, to były jakieś krzyże i tym podobne rzeczy. Każdy okręt, każdy statek, właśnie taki zalążek, jakieś takie pomieszczenie modlitewne miał ze świętymi relikwiami. Ludzie po prostu byli bogobojni, bali się o własny żywot. No, taka moja dzisiejsza ciekawostka. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Na razie z mojej strony to tyle. Widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości. A, to co się tutaj działo, naprawdę miażdżyło. To było świetnie. Tutaj jeszcze mam sporo rzeczy. Zrobię z tym porządek poza nagraniem. Tak, więc tutaj się po prostu z Wami pożegnam. Jeżeli Wam się podobało, no to wiecie co robić, łapkujcie. No i tyle. Widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości na moim kanale. Hej ludziska, cześć!